Od razu uspokoję może, że te pachołki takie betonowe, pochylone, to nie dlatego, że nie zebrałem się w tym skręcie. Witam serdecznie, kanał Jarowerowy. Jadę, ruszam za chwilę, tylko muszę sprawdzić, czy wszystko jest gotowe, czyli czy jest naładowane. Lampka naładowana przednia, licznik naładowany. Lampka tylna naładowana. Baterie do kamery naładowane. Sama bateria naładowana. Telefon naładowany. Słuchawki naładowane. Inpik naładowany, bo baterie zmieniałem ostatnio. Przerzutki naładowane. Także wszystko naładowane i teraz ja muszę się naładować, dlatego jadę na rower i mam nadzieję, że mi słońce pomoże w tym ładowaniu. Chociaż ostatnio ze słońcem są problemy, co człowiek patrzy w niebo, na ogół nie ma słońca. A dzisiaj na szczęście trochę przeziera, pojawia się od czasu do czasu, niestety nie będzie nam towarzyszyć permanentnie, niestety. Prawda, Fela? Przydałaby się lepsza pogoda. No. I więcej jakichś myszy, ptaszków, których ty nie potrafisz na szczęście złapać. Wyjechałem z domu w długich spodniach. Musiałem się wrócić, bo było mi za ciepło. Jestem w krótkich. Teraz mi za chłodno trochę. Ostatnio czytałem, że no niestety 2 stopnie średnio mamy niższą temperaturę w kwietniu niż zazwyczaj. Niedobrze, niedobrze. A miało być cieplej. Także słońce, wychodź, wychodź. Bo trzeba nogi zjarać, które są blade jak u młynarza. Przed chwilą były krótkie myślenice, którą stroną Wisły jechać. No i zapadła szybko decyzja, bo dobra decyzja to szybka decyzja, oczywiście śmiała decyzja. No i taka zapadła i przeprawiam się na drugą stronę przy pomocy promu, który jest dla rowerzystów, kolarzy gratis. Jedna z nielicznych rzeczy w dzisiejszych czasach, która jest za darmo. Prom w okolicach Krakowa pod Skawiną. Jak już sobie płynę, to parę zdań na temat napędu, ponieważ stał się ostatnio głośniejszy, a to za sprawą tych 2 kółek. Jedno wózku, a drugie to podające. Po 12 tysiącach do wymiany. Już są w drodze na szczęście i będzie ciszej. Kolejna pozytywna informacja. Idzie długi weekend majowy. Za 2 dni, 1 maja, 4 dni wolnego. Oj, to pojeździmy, to pojeździmy. Oj, pojeździmy. Chociaż pogoda ma być taka troszeczkę chimeryczna, zmienna, bo ma padać godzinkę, dwie prawie każdego dnia, przynajmniej tak zapowiadają, ale miejmy nadzieję, że rzeczywistość pokona przewidywania. I będzie fajnie. Piosenka numer 9. Wracamy do konkursu muzycznego. Piosenka numer 9. Niech będzie numer 9. Tak wyszło. Oj, będzie szybka muza. Uwaga. Musi wystarczyć. Kto to był? Kto to był? Piszcie. A dzisiejsza melodia oczywiście no ma trochę wspólnego z tym, co tutaj widzimy, z wodą, z plażą, z wypoczynkiem. Piosenka na czasie.
jednym słowem. Leci kremóweczka, a tutaj są dwie zapasowe, które trafią do torby podsiodłowej, jadą do domu, tam wieczorkiem zostaną wypakowane kawka, no i wikingowie wpadają Lagerta i Ragnar i będzie dobrze. Fajnie, przyjemnie, łatwo wpadło dzisiaj, prawie 50 km. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Odwiedzajcie kanał rowerowy, subskrybujcie, nie zaszkodzi. Jeździmy na rowerach, jeździmy na rowerach!